Cześć. Dzisiaj materiał o tym, co można zrobić z odpadów po budowie. Jak z takiej małej, niepozornej kumpki stempli i desek szalonkowych zrobić prosty plac zabaw. Zapraszam na film. Jak widać na wstępie, konstrukcja będzie bardzo prosta. Opierać się będzie na stemplach budowlanych. W głowie mam o wiele ambitniejszy plac zabaw, ale czas na takie projekty będzie jak się przeprowadzimy. Zaczynam od przygotowania materiału. Przede wszystkim zdzieram wszystkie sęki. Używam do tego tarnika. Radzi sobie z tym szybko i sprawnie. Małe sęki też warto usunąć. Tarcza listkowa szybciej się na nich zużywa. Następnie szlifuję wszystkie stemple. Zminimalizuję to ryzyko drzazg w rękach dzieciaków. Końcówki ścinam na prosto. Grubszą stronę stempli maluję izolacją, która mi została z kudziaka. Powtarzam czynność dla 6 sztuk. Powinno to w minimalnym stopniu zabezpieczyć drewno przy gruncie. Teraz zaczynam skręcać elementy konstrukcji. Ławeczka, która leży na ziemi, pomoże mi zachować podobny rozstaw dla wszystkich 3 dwójnogów. Długim wiertłem Fi10 przewiercam oba elementy. Chwila mojej nieuwagi i młody poznał na własnym palcu, czym jest i co generuje tarcie. Do otworu wkładam pręt gwintowany M10 i przy użyciu młotka przebijam go na wylot. Następnie od dołu idzie podkładka powiększana i nakrętka samokonturująca M10. Po obcięciu wystającego pręta to samo robimy na górze. Poprzeczkę skręcam w identyczny sposób. W moim przypadku jest ona około 80 cm nad ziemią. Tak jak wspomniałem wcześniej, potrzebne są 3 takie elementy. Dlatego malowane było 6 stempli. Nie robiłem ich idealnie, nawet stemple nie są docięte na jednego wymiaru. Stawianie konstrukcji samodzielnie jest mało wygodne, ale nie jest niemożliwe. Wygląda to niestety trochę pokracznie. Warto to robić w miejscu, gdzie docelowo będzie stał plac zabaw. Rozstaw nóg pod zjeżdżalnię jest uzależniony od samego ślizgu. Ja zrobiłem na 60 cm, licząc od wewnętrznej strony stempli. Wysokość podestu też jest uzależniona od posiadanej zjeżdżalni. U mnie jest to 1,5 metra. Używam resztek łat dachowych jako podpory podestu. Montuję je do stempli solidnymi wkrętami 6x120. Po 2 sztuki na stronę. Teraz szlifowanie desek na podest. Robię to tylko z jednej strony. Większość desek po prostu dopasowywałem na bieżąco. Jedynie pierwszą i ostatnią musiałem trochę dociąć. Deska od strony ślizgu wystaje za niego kilka centymetrów. Tymczasowo spinam górę i odcinam odstające i niepotrzebne elementy. Teraz drabinka. Stopnie będą jednocześnie uchwytami, więc warto je dobrze oszlifować i zaoblić. Na początku bawiłem się frezarką, ale stwierdziłem, że to trochę przerost formy nad treścią. Szlifierką znacznie szybciej. Rozmierzyłem sobie stopnie i wyszło mi niecałe 30 cm. Mocuję do stempli takimi samymi wkrętami jak wcześniej podpory podeski. Tutaj dzieciaki będą najbardziej narażone na drzazgi. Warto więc sprawdzić i doszlifować. Nie popełniajcie mojego błędu i nie montujcie ślizgu na tym etapie. A
jak już musicie przymierzyć, to sprawdźcie, czy nikt nie patrzy. Ja już miałem po robocie. Nie dał mi skończyć. Jak już się wyszalał, mogłem kontynuować z poprzeczką na huśtawki. Podokręcałem kawałki łaty na końcach, aby mi się belka nie zsuwała w trakcie podnoszenia. Deski ustabilizują tymczasowo konstrukcję. Gołym okiem widać, że coś jest nie tak z poprzeczką. Teren nie jest za równy i to jest powodem. Na początku chciałem ścinać nogi, ale postanowiłem zobaczyć, jak będzie po obróceniu belki i to załatwiło sprawę. Na filmie wydaje się krzywo, ale to wina tych poprzeczek. One dają takie złudzenie przez to, że stęple są różnych długości. Teraz ponownie skręcam konstrukcję przy użyciu pręta gwintowanego. Łączę poprzeczkę z każdym stemplem. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. Aby usztywnić całą konstrukcję, daję zastrzały. Montuję je po obu stronach. Nie można ich dawać za daleko od dwójnogu, bo będą przeszkadzały huśtawkom. Jeżeli będą za blisko, nie spełnią swojej roli. Trzeba znaleźć złoty środek. Skręcam je tak samo jak resztę konstrukcji. Teraz już demontuję wszystkie elementy pomocnicze. Konstrukcja jest na tyle sztywna, że na pewno się nie przewróci. Następnie skręcam zastrzały od strony zjeżdżalni. Mały test wytrzymałości. Zostawienie tak zakończonych śrub to raczej słaby pomysł. Ja ścinam je i zakładam gumowe kapturki. Jak się dzieciak uderzy, to na pewno poczuje, ale przynajmniej nic sobie nie rozepnie. Robię tak dla wszystkich śrub w konstrukcji. Ale najpierw dokręcam ewentualne luzy, które mogłyby powstać podczas pracy. Teraz montuję na poprzeczce zawiesia przelotowe. Skrajne tuż przy zastrzałach. Rozstaw jest uzależniony od wybranych huśtawek. U mnie jest to 50 i 100 cm. Warto to jednak sprawdzić, przykładając bujawkę. Inspektor osobiście nadzoruje ostatni etap pracy. Pozostało tylko pomalować. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.